Druga z obiecanych zmian wiązała się ze zdefiniowaniem konwertera, który będzie zmieniał kolor paska postępu w zależności od jego wartości. Zdefiniujmy wobec tego nową klasę. Ja nazwę to konwertery, tam będzie tylko jeden konwerter, ale zwykle konwertery wszystkie gromadzę w jednym pliku. To będzie znowu public. Ten konwerter powinien implementować interfejs eValueConverter, który wymaga zdefiniowania metod convert i convertBack. ConvertBack zostawię nieruszone, czyli on będzie, jeżeli je wywołam tą metodę, to zwróci wyjątek not implemented exception, ale ona nie będzie zwracana, ponieważ tam będzie wiązanie one way. I zdefiniujmy sobie konwerter, może jeszcze nazwę ten konwerter jakoś porządniej. Double, po angielsku będzie tym razem, double to brush konwerter. Zwykle konwertery mają na końcu nazwę konwerter. Tak zostawię. Double D. Wyjmę tą wartość suwaka z tego argumentu value. Wypudełkuję. Następnie muszę ustalić kolor tego pędzla, bo to będzie solid color brush. Czyli ja zwrócę nie jakiś dowolny brush z kratką czy z obrazkiem, tylko po prostu stały kolor na całej powierzchni. New solid color brush. No, muszę ustalić kolor. Kolor będzie ma trzy składowe, RGB. I teraz chcę zmieniać kolor od czerwonego, gdy wartość jest niewielka, poprzez żółty do zielonego, jak ta wartość jest duża. Czyli składowa czerwona, jeżeli D jest większe niż 127, czyli połowa, to ona jest duża, czyli składowa zielona będzie nasycona, a jeżeli nie, to liniowo będę zmieniał z wartością. Czyli od zera do połowy będę zwiększał, a od połowy będę po prostu miał wartość maksymalną. Wartość, to jest czerwony. Przepraszam, czerwony, a nie zielony. Teraz zielony. Jeżeli D jest mniejsze niż 127, 255, a tutaj będzie 255 minus 2 razy D minus połowa, czyli minus 127,5. To jest zbyt skomplikowane, żeby wyszło za pierwszym razem, ale spróbujmy. No i teraz kolor C to jest kolor from RGB. To powinny być bajty, czyli ja powinienem zrzutować na byte składową R. Byte składowa G. No i niebieska będzie zawsze 0, bo ona w ogóle w tej skali od czerwonego przez żółty do zielonego niebieski jest zawsze równy 0. I to jest mój konwerter. Żeby on był używany rzeczywiście, mam taką manię, że usuwam niepotrzebne przestrzenie nazw, a potem je dodaję, jak rozwijam klasę, ale to już inna sprawa. Wrócę do widoku. Zamiast wrócić do widoku, to coś z nim zrobiłem. Odpiąłem go, więc ja go przypnę z powrotem. OK. I wrócę teraz do widoku i do zasobów okna dodam instancję tej nowej klasy. Ona jest zdefiniowana w przestrzeni moja pierwsza aplikacja MVVM, czyli w przestrzeni local. Czyli to będzie local double to brush converter. To jest słownik. Resources to jest słownik. Ja muszę podać klucz. Tym kluczem będzie double to brush. W porządku. Ta klasa nie jest widoczna. Ja muszę przekompilować projekt. To wtedy on zobaczy i nie będzie tego podkreślenia na niebiesko. Będzie OK. Tak jest i znikło.
Dobrze, coś tu się dzieje. W pasku postępu własność foreground wiąże ją, mogę ją związać z własnością wartość, value tej samej, tego samego paska postępu, ale ja po prostu zwiążę z własnością wartość modelu widoku. Tak jak pozostałe elementy. W ten sposób model widoku będzie w pełni kontrolował wygląd aplikacji. No i muszę użyć konwertera. To jest konwerter, który jest w zasobach, czyli static resources D2B. Zawisło. OK. D2B. I on powinien zmieniać kolor paska postępu w zależności od jego wartości, a dokładnie od wartości udostępnianej przez model widoku, czyli wartości w modelu. Sprawdźmy. Pięknie. No jest chyba odwrotnie niż ja zamierzałem, czyli miało być, jak są małe wartości, to miało być czerwone, jak jest duże wartości, to zielone, ale jest odwrotnie. To ta górna część, to Państwo wiedzą, że to jest od debugera, więc jeżeli ja uruchomię Ctrl F5, to tego nie będzie. Powinienem jeszcze zwiększyć rozmiar okna, żeby się ten przycisk zmniejszał. Ja mam skalowanie włączone na 100 ileś procent, 150, więc stąd to w designerze wygląda inaczej niż po uruchomieniu. W porządku. Jeszcze raz bez debugera. Aplikacja jest gotowa. I teraz proponuję, żeby Państwo po pierwsze obejrzeli znowu ten film, o którym wspominałem, czyli film z wykładu, który warto teraz obejrzeć, gdy już robiliśmy konwertery, robiliśmy wiązanie danych, zdefiniowaliśmy model i model widoku. Drugie zadanie będzie teraz wyświetlone na ekranie. I ono będzie polegało na tym, żeby Państwo zrobili bardzo podobną aplikację, w której tekst jest wpisywany do textboxa. On będzie odpowiednikiem naszego slajdera i jest jednocześnie pokazywany w textbloku, czyli w kontrolce textblock, która jest widoczna ponad textboxem i ona będzie odpowiednikiem tego paska postępu. Warto też dodać przycisk, który będzie po prostu usuwał tekst z textboxa. Warto dodać też konwerter, który będzie w jakiś sposób zmieniał kolor tego paska, nie paska, tylko tego napisu, który będzie się pojawiał w kontrolce TextBlock. Jakby odtworzyć działanie tej aplikacji, tylko na innych kontrolkach. Myślę, że to będzie bardzo dobre ćwiczenie. Jeżeli Państwo będą mieli kłopot z tą aplikacją, to będziemy ją robić na konsultacjach. Natomiast następny film będzie dotyczył większego projektu trochę, bo rozszerzymy go jeszcze o zachowania, a mianowicie projektu kolory. Ja będę miał trzy paski postępu i będę decydował o kolorze panelu u góry, ale tam wpleciemy także inne kolejne rzeczy. Potem zrobimy aplikację, w której model będzie czynny, czyli nie będzie pasywny, tylko będzie inicjował jakieś zmiany w widoku. To będzie taki zegar ze wskazówkami. I na koniec pobawimy się jeszcze aplikacją, w której będziemy korzystać z kolekcji, bo tam sprawa się trochę komplikuje i warto na taką jedną aplikację przynajmniej spojrzeć. To jest plan na całe zajęcie.